tym nagraniu będziemy nazywać izomery alkenów zgodnie z konwencją EZ. Przypomnę, że izomer E to taki, w którym dwa podstawniki o większej wadze znajdują się po przeciwnych stronach względem płaszczyzny przechodzącej wzdłuż wiązania wielokrotnego lub pierścienia. Natomiast izomer Z to ten, w którym te podstawniki znajdują się po tej samej stronie płaszczyzny wiązania podwójnego lub pierścienia. O wadze grupy decyduje liczba atomowa atomu, który łączy się z atomem tworzącym wiązanie podwójne. Jeżeli atomy przyłączone bezpośrednio mają taką samą liczbę atomową, to bierze się pod uwagę kolejne atomy z tworzącego je podstawnika. To tyle jeśli chodzi o teorię. Przejdźmy do praktyki. Mamy cząsteczkę alkenu. Jest ona zbudowana z 7 atomów węgla w łańcuchu głównym. Wiązanie podwójne znajduje się przy 3 atomie węgla. Natomiast przy 4 atomie węgla mamy dołączoną jeszcze grupę metylową. Wiedząc to wszystko, możemy nadać nazwę tej cząsteczce. Jest to 4-metylo-HEP-3N. Jednak zwróć uwagę na rozłożenie grup przyłączonych do atomów węgla przy wiązaniu podwójnym. Ta nazwa nie wskazuje na to, jak cząsteczka wygląda w przestrzeni. Nie mamy tutaj dwóch takich samych podstawników, więc nie możemy skorzystać z konwencji cis-trans dla nazewnictwa alkenów. Mając różne, niepowtarzające się podstawniki, możemy nazwać tą cząsteczkę korzystając z konwencji EZ. Najpierw ponumerujmy podstawniki zgodnie z ich wagą. Patrzymy na liczby atomowe poszczególnych atomów bezpośrednio połączonych z atomami węgla przy wiązaniu podwójnym. Węgiel, liczba atomowa 6. Tu i tu również. A tu mamy wodór, liczba atomowa 1. Atom wodoru ma najmniejszą wagę. Następnie tu mamy 3 atomy wodoru, a tutaj i tutaj są 2 atomy i kolejny atom węgla. Więc ten podstawnik ma kolejną najmniejszą wagę. Jest 3. Do tego atomu węgla przyłączone są 3 atomy wodoru o liczbie atomowej 1. A tutaj w podstawniku propylowym mamy przyłączone do tego atomu węgla 2 atomy wodoru i 1 atom węgla o liczbie atomowej 6. Więc grupa propylowa jest podstawnikiem o największej wadze. Następnie mamy grupę etylową, metylową i atom wodoru. To było dobre ćwiczenie, które pokazuje, jak określić wagę grupy. Jednak do nazwania izomeru wystarczy, że oszacujemy, która grupa ma większą wagę po lewej i prawej stronie wiązania podwójnego. Tutaj mamy grupę etylową i atom wodoru. Więc od razu wiemy, że ważniejsza jest grupa etylowa. A tutaj mamy grupę propylową i grupę metylową. Większą wagę ma, jak już to określiliśmy, grupa propylowa. Dwie grupy o największej wadze znajdują się po tej samej stronie płaszczyzny wiązania podwójnego. Więc mamy do czynienia z izomerem Z. Jest to cząsteczka Z4-metylo-hept-3N. Teraz nazwijmy tą cząsteczkę. Jest to bromopochodna alkenu. W łańcuchu głównym mamy 8 atomów węgla. Wiązanie wielokrotne znajduje się przy 3 atomie węgla. Dodatkowo przy 3 atomie węgla jest również przyłączony atom bromu. Nazwa tej cząsteczki, w której nie uwzględniamy ułożenia atomów przy wiązaniu wielokrotnym, to 3-bromo-okt-3N. Teraz ustalmy, który podstawnik ma większą wagę po lewej i prawej stronie wiązania wielokrotnego. Po lewej stronie znajduje się atom bromu. Jego liczba atomowa wynosi 35. A w grupie etylowej bezpośrednio z atomem węgla przy wiązaniu podwójnym jest połączony atom węgla, którego liczba atomowa wynosi 6. Podstawnik o większej wadze to atom bromu. Znajdują się pod płaszczyzną wiązania podwójnego. Po prawej stronie wiązania podwójnego mamy grupę butylową i atom wodoru. Podstawnik o większej wadze znajduje się nad płaszczyzną wiązania podwójnego. Grupy o większej wadze znajdują się po przeciwnych stronach płaszczyzny wiązania. Więc ten związek to izomer E-bromo-okt-3N. Jest to E-bromo-okt-3N.